W dzisiejszym odcinku będzie sporo różnych wiadomości, sporo, 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 sporo sporo i w sumie no to będzie główny odcinek tutaj o wiadomościach. Taki może niezbyt ciekawe zapowiedź, ale wiadomo, że nieciekawe jak to jest na początku. Jak coś wszystko na początku, tak potem już będzie lepiej, czy jak tam to leciało. Pewnie wiecie co mi chodzi. Ruszamy! Cała naprzód ku nowej przygodzie! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3, 2, 1, kry, 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 krypto i zaczynamy. Wszystko co powiem oczywiście tutaj nie jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie jest poradą inwestycyjną. Pamiętajcie, że inwestując pieniądze możecie je stracić, gdyż w przeszłości wszystkie te dane i te różne wykresy niekoniecznie muszą dawać Wam sukces. Pamiętajcie, że krypto to są tylko możliwości i szanse żadnych gwarancji. Żadnych gwarancji. Kasa można, kasę można stracić. Ciach! I do widzenia. Także granie na różnych instrumentach powinno być e, za doradztwem jakiegoś doradcy inwestycyjnego. Dobra. Jedziemy dalej. A, jeszcze tutaj na, moim na moim ekranie, tutaj wiecie, na czwartym kanale, tam te szybki start jest jeszcze e, taki, wiecie, jak czytać tam właśnie wykresy, pouczyć się troszeczkę. E, I oczywiście wtedy będziecie wiedzieć, jak na przykład dalsze jeszcze rzeczy zobaczyć. Taki, to jest takie wprowadzenie, żebyście się nie wystraszyli, bo tam ludzie się pytają, no ale jak tutaj ten. Pamiętajcie, e, e, szybki start. Szybki start, dobra, widzę, że coś tu pozmieniali, nieważne, szybki start jest tylko po to, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda, że to nie jest takie straszne, jak oni wszyscy opisują. Dobra, jedziemy do Bitcoina, więc bez zmian na razie, Bitcoin, jesteśmy nadal w tym kanale tutaj, nie wiem, można je założyć taki, nie wiem, double bottom jakiś tutaj zejdziemy, tak? I inni robią tutaj ABC i takie, tak, tak czy siak. Jesteśmy tutaj w tym, powiedzmy, takim dużym range'u, dużym double bottom, coś takiego. W Bitcoin idzie na takim dosyć, um, na takim dosyć kiepskim, małym, zerowym wolumenie. Idziemy tutaj do góry. Nie ma też energii na dniówce na przykład, tak? Nie ma też na tygodniówce energii. Więc, no nie wiem, ten rajd jest taki jak przynęta na ryby, po prostu e, ledwo, ledwo, ledwo. Tutaj mamy dużo sufitu, mamy tutaj tygodniowe opory, e, czterogodzinowe oraz dniowe opory, więc e, ciężko się tutaj przebić, za każdym razem jak próbujemy coś tutaj zrobić, niestety jesteśmy zwalani z nóg do dołu i tylko na godzinów sobie trochę tej energii e, i na czwórce, więc ten ruch raczej będzie takim fake outem, jeżeli wybijemy się do góry. W tej chwili cały dzień tutaj przechodzi ta konsolidacja, no i pewnie jak nakręcę ten odcinek, to zobaczymy pewnie jakieś wyjście, bo już czas <laughs> z tej konsolidacji <laughs> jakoś tutaj się wydostać. I Ethereum bardzo podobna sprawa. Zobaczcie też, a tutaj mamy właśnie zejście z. Tutaj ten, ten ten kanał główny. Tutaj mamy taki kanał trochę boczny i tu jakbyśmy coś próbowali wychodzić, tak? Mamy niby takie double bottom, ale ten cash flow też nie chce zakręcać tutaj i energii też jest tak samo wbrud. więc na razie nie widzę tutaj. Coś musi się zdarzyć, żeby ta energia tutaj wresłała, a zwykle jest coś takiego, że byłby to na przykład spadek lub coś w tym stylu. Tak, tak to wygląda. Co innego, na przykład Ethereum, ten Ethereum tutaj short. Jeżeli te shorty spadają, no to znaczy, że normalny Ethereum idzie do góry, więc trzeba wypatrzeć, kiedy będzie jakiś zakręt tutaj. Tak? W tym shortcie można się posłużyć jakimiś poziomami tutaj, powiedzmy Fibonacci, od na przykład tego zakresu i wtedy na przykład zobaczyć co, coś takiego. Wtedy normalny Ethereum będzie spadać, a te 3S, czyli lewarowany short, to jest na Kukonie, E, może tutaj iść do góry. Jeśli mowa tutaj o KuCoinie, e, to KuCoin, Kucoin tworzył e, polski język. Polski język, potem to pokażę, to mam to gdzie indziej pokazane. Bitcoin dominacja e, ładnie się odbiła. Tu jest Fibonacci 60 na tym poziomie. I teraz zobaczymy, czy będziemy mieć tutaj, czy będziemy mieć tutaj właśnie ten odbicie od, y, od tego poziomu od tego sześćdziesiątki mierzony odtąd dotąd i wtedy no nie wiem no i wtedy tutaj ten ruch taki do dołu będzie dobry bo alty będą rosły następnie później może już być nieciekawy tak także tak wszyscy wszyscy czekają czekają weźmy sobie złoto ok przejdźmy więc złoto nadal w tym tutaj mówiłem wczoraj że o odbicie można tutaj spróbować y, coś wyhaczyć no, i dzisiaj było takie odbicie z 1700, takie no, małe. Cały rynek po prostu yy, czeka, tak? Cały rynek po prostu czeka. Zobaczymy, jak to będzie, będzie tutaj wszystko wyglądało. Także, yy, no, na razie wchodzimy tutaj. Po prostu to się tworzy taki duży round i potrzeba jakiegoś kataliza katalizatora. Coś tutaj yy, właśnie. Yy, już wyszliśmy z tego, zobaczcie, tunelu, to już jest takie bullish ale tutaj jest kolejny to można go wydłużyć w ogóle zobaczcie tutaj tutaj sięga jeszcze tutaj drugi taki kanał nam się zrobił właściwie to można było go skopiować i w tym miejscu jeszcze mogę go postawić spójrzcie tutaj właśnie o takie tak jakbym coś takiego zrobił mniej więcej i pociągnął tutaj od, widzicie tworzy się bardzo podobny kanał więc teraz jesteśmy w jego górze tutaj w takiej jakby formacji bullish tylko nie mamy tutaj równego no mamy w sumie równy tutaj Sufit, bo cały czas wracamy do tej formacji i zobaczymy, już ona powinna się niedługo wyłamać, więc coś ze złotem być może będzie widoczne w tym tygodniu, już wiecie? W tym tygodniu, więc obadamy to było. Jeszcze jedna świeczka, jeszcze jedna. No, w ciągu dwóch tygodni. W ciągu dwóch tygodni. Srebro też w tym takim rozstawionym tutaj, zobaczcie, w tym rozstawionym takim łedżu, i troszeczkę wychodzi nam na tutaj bokiem, to jest te srebro, tak ale też nie widać żadnych takich reakcji za bardzo um, tutaj sobie popatrzymy stokastyk jest naprawdę na dole, więc nie wiem, można jest zagrać takie zagrania ale tylko zobaczcie ile razy spychała nas ta trendlinia. Tu jeszcze mieliśmy taki, e, dzisiaj tu miałem jeszcze gold silver, tak? To jest ratio gold silver, tak gold silver ratio, więc e, i o ile właśnie jest tutaj na samej górze e, te ratio, tak e, wtedy na przykład jest to ratio złota do srebra, czyli e, ile właśnie e, trzeba dać, żeby po prostu kupić, używając jako dynaminatora właśnie e, srebra, tak, srebra, więc e, im wyżej, tym srebro jest coraz bardziej niedowartościowane, wtedy był ten spadek, tak, e, tutaj, no i teraz jesteśmy w takim, zobaczcie, w takiej strefie, to jest strefa od 97 roku, takiej, no, może pójść do góry, może spaść do dołu, ale najczęściej spada tutaj do dołu ta strefa, więc zobaczymy, jak się to będzie miało. Im bardziej będzie tutaj, tutaj to spadać, tym po prostu srebro zacznie rosnąć, ale w tym, wtedy, wtedy będzie niedowartościowane względem, yy, no względem złota i wtedy tak to właśnie działa. Takie po prostu ratio pokazują minimum i maksimum danego, danego asetu, danej grupy asetów. Platyna bardzo podobnie, yy, bardzo podobnie w tygodniu Powiedzmy, tutaj tworzyć też taki double bottom, wybicie tej krawędzi. Tutaj tej krawędzi, a tu taki, jakby po prostu nam się złożył taki flat, równy dosyć. No i zobaczymy, czy to będzie raz, dwa, trzy. No, może to jest, może to będzie jakieś coś piątego, abc. No nie wiem, eee, nie ma takich czystych tutaj za bardzo, więc e, na razie możemy tylko przytrajdować wzdłuż tej trend linii. O. I w tej chwili, jeżeli ją przebijemy, to raczej będzie to short na platynie. E, to jest pallad, pallad nie wiem co się stało, może jakiś błąd w trajektorii lotu. Okej, okay. ale. Pallad też ogólnie nie ma takich, nie ma takich czystych formacji, to jest takie po prostu wysprzęglanie i teraz nie mamy energii, więc pallad mi się tutaj nie za bardzo ładował, jeszcze miedź zobaczymy, e, więc miedź. Idzie bokiem, to już jest taki typowy typowy pattern. E, taka kiełbasa siekana e, z takim roundem. Nie do końca można tutaj coś takiego zrobić na miedzi. Ogólnie mieć, na razie wygląda trochę bullish I może się będzie wspinała tutaj po tym. Jest dużo energii, jest dużo energii, dużo energii. No i jest P500 rządzące rynkiem. Spójrzcie, ładnie się wybiło dzisiaj. Pięknie doszliśmy tutaj do tego sufitu, no i pytanie, czy jutro będziemy kontynuować? Jak jutro będziemy kontynuować, to najdzie tutaj e, dobry moment i normalna, normalny nasz Bitcoin też będzie szedł, bo jest po prostu niestety uwarunkowany od SP500. Jest taka teoria też tutaj, że wszelkie właśnie e, profity z tej giełdy, które teraz właśnie zostały e, wzięte, są używane do buybacków, co później e, pokażę. Dobra, także z tych tutaj rzeczy na razie tyle. Weźmy tylko sobie na, jeszcze na chwileczkę euro do PLN-u. Um, na chwilkę. Wypadamy poniżej tego naszego korytarza. W tej chwili mamy tutaj taki rezystans. Więc jeżeli yy, spadniemy jeszcze troszeczkę, no to znaczy, że złoty bardzo ładnie tutaj nabiera na sile e, i możemy zobaczyć, jak to się tak kończy w ogóle. Taki round top nam się robi. Zobaczymy, gdzie kolejny top będzie. Ale na razie widać tutaj. Down trend. jeżeli tutaj zatrzymamy się i będzie wyższy dołek, to wracamy bardziej do uptrendu, ale na razie nie jest tego. Jeszcze można zaznaczyć taki, taką maksymalną, maksymalny zasięg, e, więc jeszcze nie mówimy o spadku, dopiero przebijemy 4,50 wtedy będzie już raczej tutaj spadek na 4,40 no i tutaj do tej trajektorii kto wie 4,32. I jeszcze tutaj Frank oczywiście, dużo ludzi też Franku. Frank no trochę słabiej się trzyma od, od, od nie, trochę mocniej, znaczy Frank się trzyma od, co ja mówię, od, od euro nadal silny. Dużo energii, tutaj wybicie na górze tej formacji, to jest taki retest powiedzmy i no, czekamy na parę dni, czy będziemy dalsze szczyty robić, czy będziemy taką flagą zjeżdżać tutaj w dół. Zjeżdżać w dół, no i dolar. Dolar też taka sie sieczka tutaj się robi. Jak widać, jest reakcja, jest reakcja i tutaj też taka jest reakcja. Na razie jeszcze nie spadamy, więc jeszcze w górnej, w górnej warstwie jest tego tej konsolidacji dolara, więc nadal jeszcze ma siłę. Zobaczymy, jak polski złoty się długo utrzyma. Dobra, weźmy jeszcze szybko w krypto. Zobaczcie tutaj główne monety, sobie popatrzymy. Atom na przykład, coś tu zaczyna wychodzić, zobaczcie z tego klinu. E, e, tak troszeczkę nie, nie bardzo, e, bezsilnie. Nie za bardzo, tutaj takie są flagi małe, jakieś takie wyłamania są próbowane robić, tak? Luna na przykład też, ta flaga trzyma się już praktycznie cały dzień. No i są takie małe ruchy, po prostu w tych ruchach trzeba już być. No jeżeli będzie breakout tej małej flagi, to możemy iść tutaj nawet do 57-60 dolarów. Solana bardzo dobrze się trzyma. Solana Ładnie się wybija z tego dołka, taką tutaj powiedzmy taką korektę ma. Jednak dopóki nie przebijemy 120, to Solana nie bardzo. Jej cash flow yy, na razie łapie niższe dołki, więc jeszcze bym się tutaj nie podniecał. I zobaczymy, jeżeli to będzie wyższy dołek, i tutaj, no to Solana może zaczynać wracać. Tak jak inne na przykład monety e, Matic, e, troszeczkę nam tutaj wyleciał, to jego mam w logarytmicznej teraz skali. Poza tutaj ten support, więc na razie mało energii, mało wszystkiego. Na razie matika tutaj nie trzeba za bardzo dawać. Um, tutaj, moment. Tu podobna jest, podobna sprawa jest z Aywaxem: e też jak Solana bardzo wygląda, jeżeli przetniemy ten trójkąt. Zobaczmy na godzinówce, jeżeli przetniemy ten kanał, to gdzie jesteśmy, i ten trójkąt, czyli jest to 70, powiedzmy, prawie 4 dolary. No to widać świetne ruchy, Świetny ruch. a to już pokazywałem, Aida jeszcze. Aida właśnie, zobaczcie, Aida bardzo ładnie się tutaj robi. Uważajcie, bo Aida może, o Luna właśnie zaczyna coś robić. Aida właśnie zaczyna, zobaczcie, w tym miejscu, tutaj mamy, zaraz, O, usunąć troszeczkę tych linii, zobaczcie, w tym miejscu mieliśmy ten kanał taki czerwony i go troszeczkę tutaj przebiliśmy i teraz wchodzimy w taki jakby wedge, i budujemy tutaj tą bazę. I ta baza, tutaj nie powiem, ale ma sporo energii, zobaczymy, jak na dniówce, bida. No i na tygodniówce nie jest źle, więc jak tylko na dniówce zaczniemy odrabiać tę energię, to Ada mogłaby wejść tutaj i konsolidować dłużej, albo po prostu jeszcze y, zanurzyć się tutaj na 90, nie wiem, centów, lub pozostać jeszcze nadal w tym tutaj tej konsolidacji. Na razie widać, że chodzi góra dół. OK, ale tutaj się coś zbiera na tej Adzie, więc warto ją tutaj obserwować. I jeszcze zylika. dobra. Zylika, to jest na czerwono, to jest Solana. Bardzo podobny układ. Spójrzcie na Zylikę. Zylika w sumie nic nie pokazała. Zylika jest teraz na punkcie, spójrzcie, typowo retestowym tutaj. Robi się nam taki, jakby tutaj, właśnie, nie wiem, spring. No i teraz zobaczymy, czy będzie przebicie tego klinu tutaj, całego, tak. Okay. Czy jeszcze spadniemy po prostu niżej, na przykład na, nie wiem, z powrotem, tam 0,03 centa. Ale Solana bardzo podobnie wygląda. Bardzo dobrze. Da no dobrze, 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 dobrze. E, uważajmy też na właśnie metawersy, te różne many i e, powiedzmy e, Super na przykład też podobnie wyglądają. I zobaczcie, tak jak na przykład mieliśmy Sand, e, tutaj szedł bokiem trochę i od razu powcinaliśmy do góry. Tak Super na razie idzie tutaj bokiem, ale w te monety widziałem, że po prostu wystrzeliwały tutaj do góry. Chyba Waves podobnie wyglądał, czy Jamie. O, Jamie podobnie wyglądało, zobaczcie, i bum, poleciał do góry, yy, także, także warto obserwować, warto obserwować, zobaczcie, Alice też, te konsolidacje bardzo rosną w tym, bardzo rosną, tylko że, mówię, nie ma tej energii i taki na przykład Axis, zobaczcie, tutaj można przedłużyć tą tę linię i dopiero, aż z niej wyjdziemy, coś z tego będzie, bo inaczej będzie tylko hopium, hopium, idziemy do góry i idziemy do góry i idziemy do góry, góry. także... Musimy przejść po prostu ten kanał. Ten kanał musi zostać przybity. Kanał clean, jak zwał, tak zwał. Dobra, idziemy do e, wiadomości. Zobaczcie, kolejne wieści. Dzisiaj słyszałem w radiu, że obecny, na chwilę obecną w porcie w Rotterdamie stoi 18 kontenerowców z powodu covid e, Załoga. E, ponad 100 ludzi na kwarantannie w Antwerpii, drugim pod względem wielkości porcie w Europie. Zaraz po są 24 kontenerowce na kwarantannie. Tu może być ten problem dla Europy, to co robią w Stanach Zjednoczonych. Czyli ta sama praktyka, że próbują zrobić inflację, tylko że to będzie inflacja właśnie typowo podażowa, że będzie ten. E, chain supply e, inflation, że będą wstrzymane wszelkie różne rzeczy, żeby tylko. żeby tylko po prostu. E, nie wiem, spowodować jakiś crash na czymś, tak? Także znaczy na tych towarach. Więc. E, no może być bardzo podobny scenariusz, może być bardzo podobny scenariusz. E, tutaj w Chinach zobaczcie, e, tutaj na Chiny atakuje e, międzynarodowy zaorski, czyli e, George Soros. Okay? Ostrzega Chiny, e, że Chiny mają problem e, ekonomii. Tak? Czyli e, tutaj akurat będzie ekonomiczny kryzys. No właśnie e, zobaczymy e, jak to się dalej potoczy, bo wiadomo, że Soros zawsze obiera tutaj e, takie trajektorie że jeżeli ktoś jest słaby jakieś państwo no to atakuje to właśnie wtedy i wtedy na przykład shortuje albo robi takie różne e, rzeczy typu ataki nie wiem walutowe jak jest przeciwnik właśnie słaby także także ten także zobaczcie słaby PMI e, czyli e, to jest e, manufacturing index tak production manufacturing index e, e, pokazuje że e, te, jeszcze nie było właśnie tej polisy luzowania okay, dla ekonomii. I tutaj szef ekonomistów ekono, ek, e, w Pit Point Asset Management, cokolwiek, e, napisał, że e, spodziewamy się albo oczekujemy, że wreszcie rząd ustali jakąś polisę, żeby suportować właśnie rynki w tych nadchodzących miesiącach. W szczególności poprzez większą fiscal spending, czyli po prostu. E, luzowanie polityki monetarnej oraz, e, nie wiem, datki tam suportowanie, więc tego spodziewają się od Chin. Zobaczymy jak Stany będą na to zareagować, ale Chiny właśnie po, e, tego, Chiny właśnie e, już zamierzają coś robić, bo ich ekonomia nie jest za dobra, tak jak mówiłem, poszczególny boom, e, niestety nie wiem, czy Chiny testowały po prostu to, że bez kredytu ich gospodarka będzie szła, no nie rozumiem tego, nie wiem, wiecie, jeżeli wiecie, trzeba po prostu wiedzieć, czym jest tak naprawdę kredyt, jeżeli ktoś oszczędza Pieniądze, to wiadomo, że wszelkie zmiany będą bardzo wolno, jednak to jest dobre, że oszczędzający będzie bardzo dbał o jakość swojej inwestycji, czyli będzie patrzył, gdzie co inwestuje i będzie po prostu rozważnie dysponował tymi swoimi rzeczami. Czyli jeżeli firma oszczędzała pieniądze i będzie miała zainstalować nową maszynę, to sprawdzi tą maszynę po prostu spośród wszystkich dostępnych maszyn, żeby ta maszyna była dobra. W tej chwili, a, bierzemy tą, ok? Nie ma tutaj coś co się gdybać. Ale jeżeli jest tyle floty, to się nie dba o to, i wtedy jest wszystko przyspieszone. Jednak to przyspieszenie potem kosztuje. Spójrzmy, mamy tutaj sprzedaż, retail sales oraz oil prices. Ja tu wcześniej to pokazywałem. I spójrzcie, ilekroć ceny energii, czyli ropy, idą do góry, to zaczyna nie tego, Sprzedaż zaczyna spadać, ponieważ ceny zaczynają rosnąć. I po prostu konsumentów na to nie stać. Wchodzimy wtedy w recesję. Tu w 2008 roku, 2010 było największe. I wtedy od razu cena ropy spada, ponieważ już jest mniej tego wszystkiego: mniej zakładów, mniej konsumpcji, mniej e, potrzebowania jest, No i jest tutaj. No i tutaj ceny ropy to jest szły do góry. Ok. A tutaj natomiast konsumpcja się utrzyma na takim niezmienionym poziomie. Tutaj. No i potem ceny spadły. Nie pamiętam dlaczego spadły, bo coś tutaj się, coś tutaj się stało, ale. Jak widać, zobaczcie, ilekroć wzrastają one tak dramatycznie. To zobaczcie, od razu konsumpcja tutaj zaczyna spadać, czyli sprzedaż retail spada. No i tutaj mieliśmy nasz event słynny, także od razu ceny poleciały, konsumpcja też poleciała, znaczy konsumpcja poleciała pierwsza, ceny tak i potem wystrzelenie. I zobaczcie, tutaj mamy sprzedaż była masowa, jednak wzrastająca ropa tutaj widać, zaczyna reagować. O to chodzi, że im więcej jest tego wystrzału, czyli teraz jeżeli ropa jeszcze wystrzeli, ta konsumpcja spadnie i wchodzimy w kolejną recesję. Praktycznie każdy wskaźnik w tej chwili pokazuje jakąś tam <grychy> recesję. Tu mamy ceny domów na przykład ee, z, korelo, tego, z zrównoważone o inflację. Zobaczcie tutaj. Takie małe, gdzie cena nominalna domu zaczęła tutaj rosnąć, tak? I tutaj doszliśmy w 2008 roku już do piku. Tak później Spadki, kryzys spowodowały tutaj yy, te ceny się zmniejszały. A o to chodzi, że ceny tutaj, sko właśnie skorelowane o inflację, tak, Adjusted Home Price Index, tak, yy, zawsze wracały do swojego poziomu, czyli przez tyle lat, tyle lat, tyle lat były tutaj. Zobaczcie, tu już każdy myślał, że już, o, już nie, że będzie nowy rynek cenowy. Wróciło do tej strefy tutaj. Zobaczcie, od 100 do 150, ok? Od 100 do 150, do 1000 dolarów mi się wydaje. Zobaczcie, Teraz poszliśmy w górę prawie pionowo. Jak myślicie ile ten pionowy wykres się utrzyma to już powinniście wiedzieć z No właśnie tylko że ceny domów trochę wolniej giełda się wolniej rusza powiedzmy z opóźnieniem 6 do 12 nawet 18 miesięcy. Więc trzeba tutaj dać. Tylko potem jak zacznie spadać to też spada. I teraz bardzo ciekawy taki. Nie wiem czy pamiętacie jak mówiłem o tym Joe Roganie, który miał tam zbanowaną tą zbanowali mu wszędzie. Ten odcinek, który nakręcił z tym właśnie Robertem Malone i tam z tym Desmontem chyba, Matajasem, na temat właśnie tych rzeczy, co tam mówiłem w tym specjalnym odcinku, co będzie później, co chcą zrobić, tak? Formacja psycho masowej psychozy, to co jest właśnie używana nawet, nie wiem, była w okupacji używana przez Hitlera, przez, na frankowiczach, praktycznie wszędzie, w korporacjach wszędzie też sprawdzane, więc... Tutaj CNN chyba czy CNBC, się CNN chyba się wypowiadało, bo tam była jakaś coś tam zablokowali też na Spotify jego audycję. No i tutaj trzech jakichś tuzów, jakaś tam ekspertka, ta klientka się wypowiedziała, że, yy, że to nie ma co, yy, że dobrze że to zablokowali, ponieważ ludzie, którzy chcą to oglądać, nie wiedzą, że to może spowodować jakieś ich yy, ten. Yy, uszczerbki po prostu, że, że to nie jest dla nich zdrowe. Czyli ona normalnie mówi w CNN, że e, my jesteśmy tempakami i że te nazwała się tych ludzi tego, on tam ma chyba nie wiem z pół miliona tych tych viewersów tak e, nazwała czy więcej nazwała ich mniej oświeconymi, że to oni wszystko wiedzą. Widzicie takie ja pierdzielę, to jest na Twitterze tam można odsłuchać to mówię Wam to jest po prostu e, bo tutaj właśnie Joe Rogan's podcast. Yy, właśnie steers Big Problems for yy, yy, Spotify, czyli o, po prostu on daje treści, które są no prawdziwe, no takie, yy, no mówi jak, jak, jak to wszystko wygląda, tak? Natomiast oni nie pasuje do ich narracji, no ale on ma tyle tam wiusów, że ludzie po prostu zaczynają skandować po prostu to wszystko, tak? Więc yy, oni tutaj wychodzą, że nie, 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 że to oni wiedzą, co jest dobre, że ludzie potem używają tych fejkowych takich argumentów do walki tam na różnych forach i ten, no, ale jakich fajkowych? Jakie, jakie? pierwsze mówili o e, pierwszym mowa było o lockdownie, nie było. Potem była o e, tych e, o update'ach, e, też o gdzie to tam, tam. Potem o e, prawie, że każdy musi być że wszystko będzie można pracować z update'em. O, nie, nie, nie. Wszystko to się zdarza. A oni tutaj prują takie coś. Właśnie mówię. Zobaczycie, jak już się to skończy kiedyś, to popłyną razem z tymi wszystkimi ludźmi i też media. Wykończuj ich. To jest jeszcze taka tutaj taka, taka newsik. Pax Stablecoins, stable coins, i BUSD, zobaczcie, są zabezpieczone w 96% kaszem tutaj gotówką i gotówką odpowiednikami gotówki, może inne waluty po prostu oraz 4% w Treasure bills, czyli w obligacjach skarbowych, tak. W porównaniu tam chyba nie wiem, USDC, który goni i Tethera, jest chyba tylko w 20% pokryty, coś takiego, także tutaj macie też alternatywę do wojny właśnie UST. No nawet, zobaczcie, ile buybacków, to jest cena SP500 jest rośnie, zobaczcie. Tu mamy te, te, te buybacki, a tutaj wypłaty dla dywidendy. No i spójrzcie, w tej chwili cena zaczęła tutaj spadać w tym. To było w 2020 roku, jednak te bajbaki e, cały czas były kontynuowane. I teraz mi się wydaje, nie mam tego teraz wykresu, ale wydaje mi się, że te bajbaki nadal idą do góry. Jak teraz SP500 poszło jeszcze wyżej, bo tu jest mamy, zobaczcie, tylko mamy 2 i coś tam tysiąca, a teraz jest na 4 i pół, tak więc jeżeli poszło jeszcze wyżej, to zyski z tego mogą być użyte w bajbaki. Tym samym cena SP500 niekoniecznie będzie mogła spadać. Może być takie podtrzymanie. O to chodzi, że możemy wtedy mieć właśnie te. Odbicie na naszym e, krypto, na naszym krypto, także też e, źle to nie, e, nie wygląda. Tutaj jeszcze nie wiem czy pamiętacie, Kuki trzy Wam pokazywałem, sporo tam osób e, pytało też się o to, także tu jest taki light, light paper wyszedł i tak jak już wcześniej mówiłem, jest to e, bardzo powiem zaawansowany myślowo e, projekt który ma tam sporo ludzi w sobie, no jeżeli team dysponuje naprawdę dużą ilością ludzi, to znaczy, że wiecie, no, sporo e, ludzi ma swoje jakieś po prostu cele życiowe, tak, e, ma na przykład, nie wiem, ambicje, no i wtedy projekt wygląda duży. No i chodzi tutaj, że Web3 i te wszystkie właśnie blockchainowe sprawy nie mają takich odpowiedników, dopiero takie firmy jak e, Nansen, tak, zaczynają tutaj w ogóle coś startować, tak, na on-chain data i w ogóle Glass, no, tak, ale nie ma czegoś takiego, jak na przykład analizowanie specyficznego klienta na on-chain z dokładnością po prostu precyzją laserową. No i tutaj chodzi tutaj w ogóle o różne rzeczy, nie? że będzie agregowanie danych z NFT-ów, smart kontraktów, tokenów, różnej maści przepływów, transferów, wszystko to będzie określone też właśnie z pomocą AI. I innych właśnie e, w, solutions, tak? Tych, tych e, w różnych narzędzi do rozpakowywania e, po prostu e, nauki, behawiorystyki danego danej osoby. Czyli jak teraz, jak Google, na przykład, AdSense e, wysyła wam różne wiadomości, taką tempą, powiedzmy, tą e, behawiorystykę, że jak powiecie gdzieś w samochodzie, że chcecie mieć, nie wiem, karmę dla psa albo na przykład, nie wiem. E, wibrator w tyłek, e, zażartujecie? No to od razu wam pokażą reklamy e, tychże właśnie pewnie przedmiotów, bo gdzieś tam Facebook was usłyszał, tak? Także e, to jest już takie staro, staromodne i teraz dużo ludzi wchodzi w olete. O to chodzi, że. Wiecie, można namierzać specyficzne grupy inwestorów. Powiedzmy, że mamy na przykład AirDropa, tak? Powiedzmy, Atom robi na przykład AirDropa. I wszyscy, co mają te walety, tam się kwalifikują. Ale co jeżeli można wybrać grupę inwestorów, którzy nie wydali ostatniego AirDropa, tylko trzymali? Nagrodzić ich jako grupę extreme hodlerów, okay? I wtedy tylko do nich będzie to. To spowoduje, że spośród różnych kampanii będzie można wybrać te specyficzne, żeby wynagradzać ludzi, a tym samym inni też będą chcieć w przyszłości być wynagradzani i w ogóle będzie można robić jakieś różne inne inwestycje tych ludzi. Powiedzmy, że ktoś na przykład y, otworzył się seed, tak? Y, powiedzmy na, nie wiem, jakimś Polka Starterze albo tam jakimś innym. Y, no i ludzie tam inwestują na ten pre ale okazało się, że więcej bonusów, na przykład plus 10% do sprzedaży otrzymają ci, co bardziej trzymają te monety, a nie dampują ją teraz na starcie, powiedzmy, nie wiem, tam przez 4 miesiące, ok? I na przykład dla nich będzie więcej, no to wtedy to zmobilizuje ludzi, żeby też trzymali dalej. Know your customer segmentation, czyli wiecie, będzie przekrój klientów. W ogóle wszystko z danych, To jest bardzo ogromne, bo to można kompilować, dodawać różne pomysły, nie nawet tak jak wam teraz się tutaj coś yy, objawia, to tak samo będzie to można zrobić, żeby audiencję po prostu celować. Po prostu jest to marketing trzeciego poziomu. Wszelkie firmy albo departamenty marketingowe w każdej, w, każdej, e, w każdej firmie będą musiały być zainteresowane, ponieważ nie przeżyją bez tego. Nie przeżyją preferencje, e, transakcje, jakie np. NFT-ki ktoś lubi, jak szybko je sprzedaje. Będzie można określić profil, kurna, to jest po prostu e, wielkie, więc... E, nie wiem, to taki właśnie taki deck jest, ale ja będę bardziej tutaj e, ten e, omawiał, poszczególne funkcje też e, tego projektu. Sam w niego będę inwestował, żeby było tutaj czysto. Okay? w tej chwili nie ma tego, więc nie można kupić. Nie wiem też, kiedy będzie jakiś Prisel, nie wiem kiedy będą jakieś white listy czy coś takiego, ale na pewno e, tutaj będę o tym powiadomiony, więc też to podam. I ciekawe, czy nie będą jakieś też bonusy, jakieś plus, plus procenty do właśnie zakupu. Także to jest dla mnie taka dłuższa inwestycja. Zobaczymy bardzo bardzo ładny projekt. To jest roadmapa, także do niego do niego tutaj wrócimy, omawiając poszczególne takie idee, żebyście zrozumieli. Ponownie, nie interesuje mnie, żeby ktoś się tutaj ładował w to, o tak, tylko żeby zrozumiał aspekt tego projektu, ok? Aspekt tego projektu, aspekt, jak i gdzie on pasuje. A pasuje naprawdę w wielu rzeczach. Powiem, że jeżeli banki, powiedzmy Facebooki, jakieś tam WhatsAppy, jakieś tam nie wiem <laughs> inne rzeczy nie powiedzmy, nie będą miały odpowiednika tego projektu do swoich metaversów, okay? To to będzie dla nich rozwiązanie po prostu must have. Po prostu nawet wchłoną, e, cały ten projekt, ok? Nawet wchłoną cały, e, cały ten projekt. E, tu jeszcze tylko przypominam Crypto.com link jest pod opisem. E, można tutaj właśnie kupować, a także e, zarabiać na właśnie tych lokatach, jeśli chodzi o to. W kryptoenergiach do 14,5%, w zależności od tego, ile posiadacie CRO tokenów, link jest pod opisem. <laughs> Oczywiście, Swissborg, tak samo yy, też procenty, z, uważajcie, bo w Swissborgu zmienia się teraz zasady, że będzie można dostać większe procenty i tam inne kwalifikacje od tego, ile się posiada HSB tokenów. Tam będą potem takie tiry, więc HSB może zacząć iść do góry, ponieważ być może będzie sporo ludzi go otrzymało, żeby dostawać właśnie wyższe procenty. A teraz będę pokazywał te reklamy tych trzech stron, ok, bo e, procenty zaczynają być negatywne w bankach, więc wiem jak to jest, jak ktoś patrzy, bo ja sam tak mam, jak ktoś coś pokazuje i, aha, dobra, jutro to zrobię, a dobra, a dobra i po prostu, e, po prostu, no będę to pokazywał, żeby jeszcze ten ostatni strzał wykorzystać, bo później jak już się wszyscy rzucą, to już tutaj procenty spadną na, nie wiem, dwa, coś takiego, chociaż też będzie dobrze, bo w bankach już będą pewnie ujemne ale żeby jeszcze to wykorzystać. Jeszcze z Bitpanda. W Bitpandzie nie ma funkcji R, ale sporo zwłaszcza czasami pyta się o akcje i w Bitpandzie można kupować i krypto, i akcje, i mieć swój wallet i jest karta płatności i można krypto normalnie je wydawać. Ja mam tą kartę w domu, może dam zdjęcie potem <gryw> jakieś... E, także, ten, także bardzo wszystko prosto jest zrobione w aplikacji, normalnie w głównym portfelu można trzymać i po prostu wydawać swoje te rzeczy, też e, inwestować. Prawdopodobnie uczenie się tutaj też będzie, znaczy ten inwestowanie e, właśnie w oszczędzanie też będzie tutaj zrobione. Bitmanda ma polski oddział, e, polski oddział w Polsce, także też e, pewnie jest jakiś plus dla, dla kogoś. Też link jest pod opisem. Fearing Grid 26, tak mówię, takie rally niewdzięczne troszeczkę. Mm, 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 nie za bardzo, nadal czekamy. Tu taka dłuższa konsolidacja była. Crypto bubbles. niektóre monety właśnie strzelają. Zobaczcie, 46%, 23%, QSP 10%. Tylko są to takie strzały, tak zwane no, ciche rally. Po prostu taki idzie, idzie tutaj i idzie dalej, dalej. Także na dźwigni raczej nie jest to dobry... Moment, bardziej na spocie po prostu kupować, przeżyć ten margines i niech cena pójdzie troszeczkę w górę. Ja tak patrzę na przykład Compound, AWE. i Teraz większość tych monet właśnie tutaj botomuje. SP500, główny tutaj, właśnie, zobaczcie, podnoszą się w te rynki. Jeszcze główni główny czy trochę na minusie. E, tu jest zbiórka. Zbiórkę pod e, odcinkiem podam tutaj e, po, pomoc finansowa na protezę, bo ktoś tam stracił, niestety. Nie był ubezpieczony, jak ten wypadek się stał, tak, bo był na bezrobotnym odszkodowania, nic na, na dokładkę, nie ma nawet renty. Także no, bida, 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 dam ten link. Yy, nie dużo w sumie trzeba zbierać, więc może akurat uda się tutaj nadgonić troszeczkę. Yy, także dajcie tam coś tam, co tam macie. Kucoin wprowadza język polski, z Kucoin do wygrania 110 tysięcy USD, iPhone 13 oraz dwa razy słuchawki bezprzewodowe, AirPods, nie wiem. E, święto jest z nami, ja ten link podam w tym, w opisie, możecie sobie to przeczytać, zobaczcie, to pewnie jakaś jakaś ankieta, coś w tym stylu, <laughs> także... E, także no cóż, KuCoin e, ładuje się w Polskę, to już nie jest e, tego, ja dostaję mnóstwo jakichś tam, nie wiem, pseudo tych, pseudo y, y, a, a, tych, agencji marketingowych, że tutaj cooperation, 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 ale wiecie, co ja tutaj będę pokazywał KuCoinie? My tradujemy na KuCoinie, Daję stawę na KuCoina, Jamesy, wkrótce może metaversowe rzeczy ruszą, tak? Gdyż zbiera się tutaj, właśnie zaraz tutaj pokażę. W sumie jest jeden. Moment, jest jeden tutaj. O! Jest jeden event, który się w ogóle zbiera. Tutaj. -dam, o, zobaczcie. Tutaj zbiera się Enter the Metaverse, Sandbox Victoria, i to będzie w tym. To będzie 17-18 marca, i ten event być może będzie powodował, że metawersy może zacząć w górę. Zobaczcie: Decentraland, Sandbox, nie wiem, Engie też chyba, zaczynają pokazywać tutaj w górę. Tak więc uważajmy, bo może to być takie właśnie rally, które zacznie się tutaj rozpędzać. Tak powoli powoli, 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 ale jak popatrzymy na tydzień, to zobaczcie, że tutaj gdzieś ono dojdzie. Tak czyli mówię. Nie szarżowałbym, ale wejście w takim mniejszym pullbacku może dać to, że powoli ta cena się rozpędzi, na przykład za tydzień będzie z 25%, ok? A do końca powiedzmy do tego spotkania może być na przykład 80% z tego. Uważajcie na to, bo takie rally właśnie biorą pod uwagę, ja właśnie zobaczyłem ten event i od razu ten start, i coś mi się tak wydaje, że może być. Oczywiście Bitcoin musi współpracować, więc wtedy większa rzecz na kukoinę na kuchnie może się znowu ruszyć i znowu będziemy dawać dużo gemsowych stapów. Dużo nowych setupów. Altcoin Season, niestety, pullback, duży, co prawda wyższy dołek. Na razie czekamy, co powie Bitcoin. Polacy chcą tokenizować świat sportu. Tutaj, oczywiście, nie wiem, czy pamiętacie Zelty, ten polski projekt, który rusza i to będzie drugie Socios i Chili z jednym na Polskę oraz na stąd do Dubaju, czyli na całą tutaj właśnie. E, w Wschodnią stronę projekt jest bardzo duży, jest tam bardzo duże skupienie, bardzo dużo, dużo reprezentantów. Byli sportowcy, amb są ambasadorami, By tam dużo połączeń jest, dużo różnych, dużo różnych. nie mogę tutaj o powiedzieć, ale dużo różnych rozmów poza już w tej chwili tutaj jest. tak. Także yy, no nie wiem, to też jest projekt, który ja też będę inwestował. Jeszcze go nie ma, jeszcze też chyba nie ma presailu, czy, czy 40 dni do presailu. Tam podawałem tą stronę wcześniej, to warto zobaczyć na telegramie właśnie twórców, gdzieś tutaj chyba mam ten telegram, jak ja to podam na telegramie ich telegram, to warto wtedy się tam dostać i popatrzeć no, to są takie dwie inwestycje, które ja no, mówię, jestem tutaj dosyć, 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 tutaj zainteresowany i te Zelty może być naprawdę duże chodzi o to, że te dwa projekty Cookies i Zelty one tylko startują w Polsce, ok, bo dużo ludzi mówi, a Polski to syf, bo polski to te projekty startują w Polsce ale głównie interesują ich właśnie Venture Capitals i różni inwestorzy zagraniczni i wtedy jest to dla nas bardzo dobre, bo start u nas no, daje nam po prostu jakąś taką przewagę, tak? Jakąś taką przewagę. Firmy transportowe krytykują nowe prawo, te przepisy wow, 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 wow. te przepisy nas wykończą. No i e, każdy chce tutaj, widzę, z tych polityków właśnie dołożyć swoją, swój gwóźdź do trumny. Chodzi o to, że Tutaj właśnie Polska zmienia przepisy dotyczące transportu międzynarodowego na, za 5.12. Prezydent Duda podpisał z nowelizacją bla, 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 w czasie kierowców. Dopiero 27 stycznia przepisy wchodzą 2 lutego. Czyli co tam? Ludzie zostali wysłani, ale nowe przepisy wchodzą. Ktoś będzie zjeżdżał, to już wtedy będzie w ogóle inaczej. Tak, także dużo to odbije się po kosztach. Chodzi o to, że chodzi o to, że em, zaraz tu jest tak dobrze opisane się z tymi reklamami. Dlaczego najbardziej obawiają się polscy przewodnicy, że zostaną wysadzeni z siodła w pełnym galopie? Wielu z nich może Rodeo nie przeżyć, co tutaj mamy. Awax. O, wszystko się rusza. Awax, awax, awax. Zaraz zobaczymy. Momencik. Pyk, co tutaj się dzieje? Awax zaczyna wychodzić, ja tylko to dam tutaj momencik, na ten. Awax zaczyna wychodzić. Tak na razie. Tak na razie, ale lepiej, ale. Litest yy, może być pomysłem gdyż może być fake out OK Także to co mówiliśmy tutaj, tu dam, to już będziecie wiedzieć na telegramie yy, No i gdzie to byliśmy? Gdzie my to tu byliśmy tutaj właśnie? I tutaj yy, o to chodzi w pełnym galopie przez to, że polskim firmom wzrosną koszty wynagrodzenia leasingu paliwa, a nie będą w stanie wynegocjować wyższych stawek transportu, może być do tego skończona likwidacja. Chodzi o to, że e, tutaj było tak to powiedziane: że średnio pracownika w transportowej od 2000, nie do końca, poza wynagrodzeniem zasadniczym, kierowcy, którzy w transporcie międzynarodowym wykonują korabotaż cross-trade, w ogóle takie nazwy cross-trade przewodnicy wewnątrz unijne będą podlegali jeszcze przepisom państw przy, y, przyjmujących. Ich wynagrodzenia będą musiały być przeliczone według przepisów państw, w których wykonywała była, była usługa transportowa. Czyli prawdopodobnie wtedy zaczną być różne strajki, że, że ludzie, którzy po prostu robią, od odprawia, kierowca, który wykonuje przejazdy dwustronne, Polska, Włochy, nie podlega pod przepisy o delegowaniu. A jeśli po samochodu następnie zabierze ładunek i do Hiszpanii, to jest tak zwany cross trade, wówczas przewoźnik musi mu zapewnić w trakcie wykonania takiego przewozu warunki pracy i płacy takie, jakie obowiązują we Włoszech i Hiszpanii odpowiednio naliczyć pensje oraz inne świadczenia pracownicze. Nie wiem, to jest, to będzie hardcore, tak jak rozliczać kur, na podatki, nie wiem, krypto tu krypto w innych krajach. Nikt do końca tego nie wie, jak to, jak to do końca zrobić, tak? W Polsce jest bardzo prosto. Także kolejny bat tutaj się robi, no i być może to też będzie, wiecie, pamiętajcie, który model znamy, ok? Jeżeli coś funkcjonuje dobrze, trzeba nałożyć dużo różnych y, regulacji, żeby firmy te nie mogły istnieć, okay? bo koszty, koszty im nie pozwolą i wtedy będzie to usługa albo korporacyjna, okay? albo rządowa, e, która będzie miała już kiepskie jakości, ale będzie kontrolowana przez rządy, okay? bo one sobie poradzą z kosztami, tak firmy, korporacje poradzą sobie z jakimiś tymi rzeczami, podniosą pewnie koszty i wtedy nie ma, a te firmy przestają istnieć. To jest model, który oni po prostu propagują, oni centralizują wszystko, jak leci, ok? Pamiętajcie, pamiętajcie o tym, zobaczymy, tylko teraz musimy popatrzeć na wiadomości, które firmy molochy zaczną przejmować miejsca i wtedy ten model się potwierdzi. Które firmy molochy? Kontrolerzy lotów nie godzą się na obniżki pas i odchodzą z pracy. Wiosną paraliż lotów. Nie wiem czemu akurat tutaj te obniżki, ale dostanę też jeszcze do parę innych miejsc, że też są przewidywane obniżki, czyli tak jakbyśmy też już się zbliżali tutaj do Właśnie tego piku gospodarczego. No i pamiętajcie, jeżeli mamy inflację, a mamy spadek zarobków, okay, a nie spadek cen, to czeka nas tutaj stagflacja, gdzie siła nabywcza pieniądza <noise> i gospodarka zaczynają tutaj nam szwankować, są na dole, natomiast inflacja nadal rośnie. To nas czeka. Stagflacja to bardzo niebezpieczny, niebezpieczny, niebezpieczny wirus, okay, jeśli chodzi o to. No i temat chyba dzisiejszego dnia najważniejszy, chodzi oczywiście o Indie. Indie, tego. Indie zalegalizowały kryptowaluty i proponują 30% taks na krypto i nft -ki. Tylko, że tutaj właśnie income from the transfer of any virtual assets will be taxed at 30%. Okay? I to jeszcze dodatkowo, jeszcze się 1% podatek zapłatności używanych w wirtualnych setów. To jest bardzo duże, ponieważ jeżeli, powiedzmy, powiedzmy tak, yy, w Polsce w Polsce, jeżeli wchodzimy sobie z Fiatu okay, yy, tutaj na giełdę i robimy jakieś transakcje, to dopiero płacimy tax tutaj jak wychodzimy do Fiat. Okay, tu jak wychodzimy sobie do, yy, do Fiat. Yy, tak jak tutaj w Irlandii na przykład, to ja płacę tutaj krypto tu krypto wymianę, ok? Krypto, tu krypto wymianę i dopiero później tutaj dodatkowo płacę capital gains tax, ok? Jak wychodzę do fiatów. I tutaj wiadomo, jeżeli będą straty, to mi się one niwelują poprzez zyski tam takie różne rzeczy, ale jest to tutaj zrobione, tak? Czyli jak dostanę na przykład airdrop jakiś, to muszę od tego sprowadzić income tax, ok? Czyli podatek dochodowy. To, co dzieje się w tym, w w Indiach będzie się działo, to zobaczcie. To już jest w ogóle paraliż. Powiedzmy, że mamy tak. Ja tutaj będę pisał T jako tax, dobra na, na czarno może, dobra. Więc tak. Yy, w krypto. Wchodzimy i kupujemy coś, ok w, yy, w tym widzach będzie taksowane. Yy, będzie tax. Yy, później yy, mamy krypto to krypto, tax, tax. I transfer. To tak, tak samo 30% na transfer, ok. 30% oni chcą, z tego co ja rozumiem, income from the transfer of any writas. Czyli jeżeli ja transferuję monety z Binance powiedzmy na mój wallet, na przykład na Metamask tak? To normalnie nawet w Irlandii nie jest to płatne, ponieważ nic nie zaszło żadna transakcja. Po prostu zmieniłem tylko medium, a w Indiach chcą właśnie, żeby to było opodatkowane. Według mnie to wygląda tak. Wydaje mi się, że Indie wkrótce będą sięgać po miano jakiegoś e, super taniego e, labor center, czyli tak jak to były Chiny w ostatnich dekadach. Tak teraz będą konkurowały pewnie ze sobą Afryka i Indie. Indie jako potentak, tam już jest angielski język wbudowany, co prawda no wiadomo, tam trochę taki jako taki, ale no jest zbudowany, tak? I tam chyba będzie to wszystko. Więc żeby utrzymać tych ludzi, żeby robili oni za, nie wiem tam e, miskę koziego mleka, to nie da im się zarobić, po prostu nie da im się zarobić. Więc te banki tak to robią. I to widać, jak które, które państwa są trzymane w jarzmach. Więc w Polsce nie jest złe rozliczanie. A tutaj jeszcze jest taka firma, e, Kryptiony, ok? I link jest pod opisem. I macie tam chyba 10 czy 20%, czy 20%, już nie pamiętam. Zniżki, właśnie na zakup. To jest firma, która rozlicza podatki w Polsce: jest to strona. Po prostu logujecie się, dajecie swoje tam, uploadujecie swoje walety, te dane, tak? Albo API, giełdy, tylko odczyt I wtedy tam można robić takie. No, po prostu buduje wam raport i was rozlicza, ok? Czyli bardzo prosto, bez żadnych tam tutaj śmieci i innych rzeczy. W Polsce jest to bardzo prosto, bo. Tylko wyjście jest opodatkowane, a krypto do krypto nie. Dodatkowo macie 19% tylko podatku, nie tak jak ja w Irlandii, 33%, okej. Okay. I krypto do krypto, transakcje. <grystanie> to jest w ogóle tego, to jest w ogóle e, paraliż. Więc e, nie wiem, ale wiecie, jeżeli będzie w kraju brakowało pieniędzy, a już widać, że w innych krajach brakuje pieniędzy, to urząd skarbowy się weźmie za takie rzeczy. Więc jeżeli nadal tam liczycie na różne tam rzeczy, jak ktoś, nie wiem, tradował na giełdzie i wychodzi gdzieś tam, powiedzmy, bokiem, to yy, prześwietlą Was za 5, 8, 10 lat i będzie nieciekawie. O to chodzi, że naprawdę macie dobre w Polsce warunki, okay? jak ktoś jest w Polsce i, no nie wiem, jak ktoś no, wybiera drogę, jaką wybiera, no to no, wybiera, tak, ale... Nie należy tutaj mówić, że jest naprawdę źle i ten ja mam gorzej. Osobiście ja mam gorzej. Jeżeli miałbym warunki typowo polskie do się, no problem, no problem. Także link jest pod spodem. Dodatkowo jeszcze wszystko z tego z tej zbiórki, co tutaj na wszystkich linków, w których się logować ten kanał, będą będę ja będę miał profity, ale nie będę w ogóle ich brał, tych nie ma takich rzeczy. Firma ta będzie tam tylko to notowała i potem będzie dawała na jakąś zrzutek, które tutaj pokazuję. Także. Każdy kurde tutaj wygrywa, ja wam daję możliwość tutaj, nie wiem, prostego rozliczenia, wy możecie być prosto rozliczeni, e, firma ma klientów, a ktoś jeszcze wyhacze jakąś tutaj, nie wiem, zrzutkę e, z tego wszystkiego. Nie wiem, niech tak się to wszystko układa, e, niech Bitcoin będzie z wami, ja odpalam wrotki, na razie, cześć.